Z pewnością z poprzedniego vlogu wiecie już, że miałam okazję być w Malborku. I tam akurat po zakończeniu jednej książki zaczęłam następną piękną książkę Joanny Bator Ucieczka Niedźwiedzicy, którą niestety zakończyłam czytać już tu w Nowej Soli, więc filmik jest z domowych pieleszy
i tutaj stąd z mojego domowego zacisza. Ale takie przebitki różne, jak pewnie widzieliście na filmach, były jak najbardziej z Malborka, bo tam po prostu i w pociągu, i w tym miejscu noclegowym naszym czytałam tę książkę. I teraz tak, są to opowiadania. Jak już wiecie, ci, którzy oglądają moje vlogi, wiedzą, że jest to jedna z moich ulubionych pisarek, powieściopisarek z literatury pięknej. Czy Joanna Bator jest dla wszystkich? Nie sądzę. Powiem wam, że trzeba ją lubić. To jest specyficzny styl pisania. Dla mnie bardzo głęboki, bardzo taki refleksyjny, melancholijny. On zmusza do refleksji, ale też bardzo mocno dotyka. To jest taki styl pisania bliski mi, jak i Jakuba Małeckiego. Bardzo podobne jak dla mnie są te style pisania. Czyli w sposób delikatny, delikatnymi słowami potrafi autorka ubrać nam w słowa coś, co jest bardzo bolesne, bardzo mocne i bardzo dotykające duszy i serca. Ja bym powiedziała, że to nie jest literatura lekka, także jak ktoś szuka takiej, wiecie, rozrywkowej, przyjemnej, leciutkiej na wakacje, to myślę, że tego stylu pisania nie polubi. I tutaj zarówno w tych opowiadaniach właśnie, jak i w tych wszystkich powieściach, które miałam okazję czytać wcześniej, jak najbardziej ten styl pisania jest zachowany. Czyli są to takie, można powiedzieć, raczej dramatyczne historie z domieszką smutku. Tego smutku jest dużo. Dużo jest tutaj przestrzeni na problemy, na cierpienie, na poczucie nieszczęścia. Ja tak to nazywam sobie w moim, wiecie, takim świecie wewnętrznym, czytelniczym, że to jest literatura smętna. Ja takie smętki lubię, więc dla mnie jak najbardziej, no było to piękna, piękna przygoda, kolejna zresztą z tą powieściopisarką. Nie zawiodła mnie nawet w tych krótkich formach. No zaraz zresztą właśnie wysłuchacie tej recenzji tej książki. W każdym bądź razie podkreślam, że nie jest to dla wszystkich. Jeśli ktoś już czytał powieści Joanny Bator i nie leżą mu, nie jest z nimi im po drodze, to myślę, że te opowiadania również się nie spodobają, ponieważ one są dokładnie pisane w takim stylu jak jej powieści. Jest tu 16 opowiadań. Pierwsze z nich właśnie ma tytuł tego tomu Ucieczka Niedźwiedzicy. I z tych 16 opowiadań tak naprawdę tylko 4 sobie zanotowałam, które mogę powiedzieć, że mi się nie podobały. Ale dlaczego? No nie podobały mi się dlatego, że były takie aż za bardzo, ja to nazywam, wydziwione. Czyli tego realizmu magicznego było aż nadto i dla mnie były one nieprzyjemne w czytaniu. Myślę, że je zrozumiałam, ale po prostu ta ich treść, te problemy, które poruszały, no nie były moje, nie? I przez to nie utożsamiałam się z nimi i były dla mnie takie, no aż niefajne, wiecie. Nie miałam przyjemności z tych 4 opowiadań. I to jest opowiadanie Licho, Szkaradowo, Być jak Tom Bombadil i Algorytm Fantazji. Te 4 ja uważam, że aż za bardzo takie były, wiecie, odlotowe gdzieś w kosmos. Natomiast z pozostałych 12 wszystkie mi się podobały mniej lub bardziej i z tych właśnie 12 mam 5 takich ulubionych opowiadań, które chciałabym tu wam pokrótce zrecenzować. Oczywiście no nie opiszę ich jakby od początku do końca, o czym opowiadały, tylko chciałabym po prostu naświetlić wam mniej więcej, czego dotyczyła tematyka i dlaczego te treści mi się podobały. No więc pierwsze z tych opowiadań to jest 3,5 godziny. I to jest o takiej pani Małgosi, bardzo mojej imienniczce zresztą, bardzo znerwicowanej kobiecie, matce samotnie wychowującej 25-letniego Karola, chłopca, który nie jest powiedziane to wprost, ale wiemy z opowiadania, że albo jest to, nie wiem, zespół Downa, albo jakaś bardzo głęboka postać autyzmu, ale jest to mężczyzna, który, no można powiedzieć, cały czas leży w łóżku, jest pampersowany, nigdy niczego nie powie, zawsze słucha jakby tej samej kołysanki, mógłby non-stop słuchać, jak mu mama śpiewa, ma też specjalne takie swoje rytuały, musi być zawsze lampka specjalna zapalona. No i widać, że ta główna nasza bohaterka jest tym życiem, tą opieką przeciążona. Ona sprawuje opiekę całodobowo i raz na jakiś czas pozwala sobie, nie pamiętam, czy to było raz w tygodniu, czy 2 razy w tygodniu, ale właśnie pozwala sobie na takie 3,5 godziny wyjścia z domu. Wtedy oczywiście przychodzi taka niania, pani Sylwia, opiekuje się tym Karolem, już też go bardzo dobrze poznała, wie jak to robić. I ta nasza główna bohaterka co robi?
Ma, słuchajcie, takie bardzo zaplanowane zawsze wyjścia i one są zawsze związane z tym samym. To znaczy, ściśle już wie, że pojedzie taką linią autobusową, tudzież tramwajem, wie, że po drodze zahaczy o ten sklep, zdąży, bo tam jest umówiona na tą godzinę. I tak, najpierw w sklepie kupuje różne takie ubrania, które są bardzo stylowe, bardzo dobrej jakości, drogie, ona się tak jakoś no, mega, wiecie, stroi w te ubrania, przebiera się w poczekalni, nie ściąga metek, tylko w tych właśnie ubraniach, a swoje chowa do plecaka, tudzież torby. Jedzie dalej, tam udaje się pieszo na spotkanie z taką osobą, która pokazuje nam różne, wiecie, nieruchomości na sprzedaż czy na wynajem, a więc mieszkania i domy. I ona zawsze jest konkretnie umówiona na dany dzień, na daną godzinę właśnie, żeby obejrzeć jakieś mieszkanie, tudzież dom. I wiemy, że ma już w myślach wszystko ułożone, czyli ona wie, że to będzie jej docelowe miejsce życia, że ona tu urządzi taki pokój, tu będzie gabinet dla męża pisarza, tu innym razem mówi, że to będzie, że to jest mąż lekarz. No generalnie wszystko ma zaplanowane, że tutaj będzie w odcieniach takich, tu będzie zrobiony salon, tu dokupi taki specjalny, wiecie, obraz, a tutaj urządzi gabinecik mały, a tu przedpokój i wizję ma ogromną, wszystko rozplanowane, jakby jedziemy na tą jej pierwszą, wiecie, wizytę razem z nią z takim poczuciem, aha, czyli kobieta wie, czego szuka, wie, czego chce i pewnie ten dom kupi. Ale co się okazuje, ona zawsze na takiej właśnie prezentacji jest bardzo niemiła, bardzo nieżyczliwa wobec tej osoby prezentującej lokum i zawsze jakby no mówi o tym, co jej się nie podoba i mówi to głośno, dobitnie i zawsze jej się mnóstwo rzeczy tam nie podoba. Jest albo za małe, albo za duże, albo za wąskie, albo za szerokie, albo za ciasne, albo za dużo słońca, albo za mało słońca, albo nieustawne, albo nie te kolory, prawda, nie ten grubość tylku ścian i tak dalej, i tak dalej. No generalnie zawsze już widzimy po iluś tam wizytach, że ona mimo tego całego zaplanowania i fantazjowania jakby nigdy nie jest zadowolona tym docelowym obiektem, który ogląda i zawsze stwierdza, że to jednak nie jest mieszkanie dla niej albo to nie jest dom dla niej. No i później oczywiście jest niezadowolona z tej całej wizyty, jest niezadowolona też z tych ubrań, które ma na sobie, bo stwierdza, że niewygodne, za szerokie, za wąskie, za blade, za zbyt żywe kolory i zawsze ma ten sam rytuał, że jedzie do sklepu, z którego te ubrania wzięła. One mają oczywiście metki, zachowuje paragon, więc oddaje te ubrania, pobiera zwrot pieniędzy i udaje się z powrotem do swojego mieszkania, do Karola, zwalniając oczywiście z poczucia obowiązku opieki tą Sylwię, tą nianię. No i powiem Wam, że przez to, że to nie są jakieś duże miejscowości w tych opowiadaniach, to ona zaczyna tutaj być no, znana wśród tego świata, wiecie, tych przedstawicieli właśnie tych firm różnych od zarządzania nieruchomościami i oni zaczynają ją kojarzyć, niektórzy, nie? Że to, o, to jest ta pani, która z pewnością nie będzie zadowolona, jeśli tam nic nigdy nie podoba, dla niej nigdy się tego mieszkania nie znajdzie. I właśnie pewnego dnia ona niestety wracając z takiej prezentacji, gdzie ktoś też ją skrytykował przy tym, bo właśnie ją rozpoznał, że to jest źle tą kobietą, która co byśmy nie pokazali, to i tak nigdy jej się to nie spodoba. To niestety ona wsiada w jakiś tam inny autobus w tych nerwach i jedzie zupełnie w inną stronę miasta niż miała. Wsiada gdzieś tam przy lesie, daje się w las. I tu już Was oczywiście zostawiam. Chciałabym, żebyście sami sobie przeczytali to opowiadanie, ale powiem Wam, że faktycznie no, dotknęło mnie bardzo ten sposób jakby życia. To znerwicowanie, które nie tylko jest jakby psychiczne takie przeciążenie w tej osobie, ale też fizyczne, bo ona ma różne już dolegliwości takie też somatyczne, które prawdopodobnie zwiastują chorobę. No naprawdę przejmujące opowiadanie, takie, że i się nie lubi, wiecie, tej głównej bohaterki, jednocześnie z empatią się jej współczuje. Ponieważ współodczuwa na tą sytuację, człowiek próbuje się w tym odnaleźć. Moim zdaniem ta kobieta uciekła w fantazję i to uciekła już tak popłynęła, że jest bliska szaleństwa i wiecie, i takiego no zwariowania po prostu. O braku akceptacji. To jest właśnie opowiadanie o braku akceptacji tego, co mamy. I to praktycznie jest takie współtożsame dla tych wszystkich opowiadań, ale to może jeszcze później powiem. Kolejne opowiadanie, jedno z moich tych najulubieńszych, z ulubieńców to jest Tatuś. Przewrotny tytuł, bo to wcale nie jest jakiś mężczyzna, który jest słodkim, wspaniałym, cudownym tatą,
Tylko to jest taki mężczyzna, który ma żonę, ma dwójkę dzieci, właśnie jest ojcem tej Sylwii, a więc tej niani z poprzedniego opowiadania. Ma też syna Piotra i ten człowiek ma też swoje jakieś tam rytuały. I mimo, że ta rodzina nie wygląda w ogóle na szczęśliwą, tak nam tu jest opisana, to on zawsze w Wigilię się upiera, że on pójdzie kupić karpia, on tego karpia w Wigilię zabija i go tam smaży, przygotowuje. Generalnie to mięso wychodzi jakieś takie, jak tutaj wedle tych słów właśnie Sylwii, która wspomina swoje dzieciństwo, zawsze jakieś niedogotowane, rozmemłane, pachnące, wiecie, mułem, śmierdzący karp, którego nikt nie chce jeść. No ale tradycja taka jest tego ojca i on zawsze tatuś właśnie tego karpia przynosi. Ale pewnego dnia wychodzi, słuchajcie, po karpia na tą Wigilię i już nie wraca. I wraca kiedy? Nie uwierzycie. Wraca po 10 latach, jakby nigdy nic się nie stało, do tej rodziny. I okazuje się, że on wcześniej miał wypadek, stracił pamięć, został umieszczony w szpitalu psychiatrycznym i kompletnie nie pamięta, że prowadził dwa życia, bo on ponoć poza tą rodziną miał jeszcze kochankę i miał inne dziecko, ale po tym wypadku, kiedy ta pamięć mu wraca po 10 latach, pamięta tylko właśnie tą rodzinę z Sylwią i Peterem, inaczej Piotrem, i wraca do tej rodziny, jakby nigdy nic się nie stało, słuchajcie, z tą swoją rozmełanych tych ubraniach, ze swoją jakąś reklamówką starą, siada w swoje kapcie, ubiera, siada na kanapie, ogląda telewizor, jakby nigdy nic, nie? I ta żona oczywiście akceptuje ten jego powrót. Natomiast no, kochanka w międzyczasie też próbuje odzyskać tego mężczyznę i tam się wtedy okazuje, że on właśnie te podwójne życia miał. W każdym bądź razie jest to bardzo też ciekawe, przejmujące opowiadanie tatuś, właśnie z tym przewrotnym tatusiem w tytule, że facet miał po prostu podwójne życie. Jest też inne opowiadanie, Stare buty, które bardzo mi się, wiecie co, jakoś tak smutno czytało. To jest opowiadanie, które pamiętam, że właśnie siedziałam w tym Malborku, na tym fotelu, co widzieliście na tarasie. I to jest o małżeństwie, które nie ma dzieci. Kompletnie się, słuchajcie, wypaliło. Ale wypaliło się tak, że ona nieszczęśliwa, on nieszczęśliwy. Ciągle te same przyzwyczajenia, ta sama rutyna, ten sam sklep, te same wakacje w tym samym miejscu, te same ścieżki, to samo miejsce noclegowe, te same zakupy tam czynione. Oni po prostu wyjeżdżają na, zaraz wam powiem, bo chyba na grecką wysepkę, z tego co pamiętam. No w każdym bądź razie, tak, do Grecji. I pewnego dnia rano ona wstaje i patrzy, że tego jej męża nie ma. I okazuje się, że tam szukają go, szukają, nawet mijają chyba 3 lata. W końcu znajduje przez przypadek, bo decyduje się też zostać w tej Grecji, na tej greckiej wysepce i zaczyna jakby życie od nowa. Teoretycznie no, zaginięcie męża powinno być, wiecie, wiązane z bólem, depresją, cierpieniem, nieszczęściem. W tym przypadku, ponieważ oni bardzo już za życia byli ze sobą razem nieszczęśliwi, tylko można powiedzieć, żyli się w takiej akceptacji tej domowej rutyny i życia, że już spędzą ze sobą, wiecie, aż do starości czas, ale kompletnie nieszczęśliwi. Tak w tym przypadku to zaginięcie otworzyło też przed naszą główną bohaterką no, nowe możliwości. I ona też zaczyna jakby żyć na nowo, zaczyna tam pracować w barze, gdzieś tam cały czas poszukując, gdzie ten mąż ewentualnie był, no bo nie wie nic, co się z nim stało. I okazuje się, że jej mąż to samo musiał myśleć przez te wszystkie lata, że on już tego nie zniesie więcej. I odważył się na taką no, dramatyczną i oryginalną decyzję, że on już w czasie tych wakacji do tego domu, pensjonatu, w hoteliku, nie wiem, domku, mieszkanka nie wraca. Wziął tam jakieś swoje najpotrzebniejsze rzeczy i też w tej Grecji szukał szczęścia, zaczął życie od zera. Zapuścił sobie brodę, słuchajcie, zaczął pić jakieś mleko od kozy, zaczął się z tymi kozami tam zaprzyjaźniać i samotnie sobie zamieszkał w jakiejś chacie. Ale właśnie te tytułowe buty były cechą charakterystyczną, ponieważ były gdzieś tam odnalezione. Okazało się, że on te swoje stare, takie naprawdę wieloletnie, wymęczone już buty trekkingowe oddał jakiemuś tam mężczyźnie. Ten mężczyzna właśnie opowiedział policji, no bo cały czas ta akcja gdzieś tam trwa, to poszukiwanie tej zaginionej osoby, że te buty dostał właśnie od takiego faceta. No i ta główna bohaterka domyśla się, że to po tych butach widzi, że to musiał być ten jej mąż. No i rzeczywiście dopytuje, wiecie, gdzie tam, a gdzie on może mieszkać, ten mężczyzna, gdzie się udał i odnajduje go. Ale odnajduje go gdzieś tam z daleka, widzi tylko, wie już, widzi właśnie, że ma taką brodę, że zmieniony fizycznie, dowiaduje się gdzieś tam pokątnymi drogami, nie ujawniając się, że on tam zaczął nowe życie, że tam mieszka, jest sam, jest mu bardzo dobrze.
prawdopodobnie jest szczęśliwe w tym samotnym życiu z tymi kozami. No i ona wiesza mu tylko na płocie nowiusieńkie, słuchajcie, buty trekkingowe. I to dla mnie też jest takie no, symboliczne w tym opowiadaniu. Ona się nie ujawnia, że go znalazła, ale przez te buty można się domyśleć, że być może on też się domyśli, że jednak ta żona go znalazła, a może też szukał gdzieś informacji na jej temat i wie, że ona gdzieś tam z innej miejscowości, ale też w tej Grecji żyje i prowadzi zupełnie nowe życie. Także oni się rozdzielili i każdy z nich już szuka szczęścia osobno. Czyli mimo takiego, wiecie, smutku i depresji przebijającego przez ten cały motyw, nawet tych smutnych wakacji, bo oni nie byli nawet, wiecie, na tych wakacjach szczęśliwi, to przebija jakaś taka, wiecie, nutka, nadzieja, że zaczęli po prostu żyć osobno. Oczywiście nie sfinalizowali tego małżeństwa formalnie rozwodem, ale po prostu się rozdzielili i szukają szczęścia osobno. No i kolejne opowiadanie, to jest takie moje ulubione, Transakcja wiązana. Tutaj jest, jawi się podwójne życie naszego głównego bohatera, ale dopiero po jego śmierci. Żona odkrywa, że ponieważ jego ciało umiera na zawał serca na jakimś cmentarzu przy nagrobku Weroniki Kaczkowskiej, której kompletnie ta rodzina w ogóle nie kojarzy, kim ta dziewczyna była. No i okazuje się, że jej mąż zostawił w jakiejś szufladzie stary zeszyt i w tym zeszycie wielokrotnie podejmował próby napisania listu do swojej żony o tym, że kiedyś przydarzył mu się straszny wypadek samochodowy, że przejechał kobietę z rowerem nagle, która wyjechała na drogę i po prostu zabił ją. Ale też to ciało gdzieś no, ukrył, uciekł, wiecie, z miejsca wypadku i nigdy nie został za tą sprawę za życia ukarany. Oczywiście to mu gdzieś tam ciąży przez to całe życie. Jest to okropny sekret ciemny, mroczny, który w swoim sercu chował i nie potrafił tej żonie tego powiedzieć, ale ten grób oczywiście systematycznie odwiedzał, zapalał lampki, znicze i tak dalej. No i ona właśnie odkrywa to po wielu, wielu, wiadomo, latach, właśnie pogrzebie tego swojego męża. No i później jest taka historia też ze zmianą mieszkań, ale to już jakby nie jest istotne dla fabuły. No jest to mocne też, że ktoś, wiecie, no fajnie jest po prostu ten motyw, nie wiem dlaczego, no jakoś też mnie to opowiadanie dotknęło. To wiecie, każdy z was wśród tych 16, myślę, znajdzie coś takiego, co go mocniej gdzieś poruszy, te czułe struny, wiecie, serca, duszy i nigdy nie wiadomo, nie, jakie to opowiadanie będzie. No mnie jakoś szczególnie dotknęła też ta historia. I ostatnie opowiadanie, które skończyłam właśnie dzisiaj czytać, jedno z końcowych, Widzę Ciebie. To jest opowiadanie o dziewczynie, która rodzi się jako dziewczyna, ale cały czas przypomina takiego babo-chłopa i tak naprawdę wewnętrznie czuje się mężczyzną. Nie ma za bardzo jakiejś przyszłości w takiej małej, wiecie, wiosce, gdzie mieszka, ale bardzo dobrze potrafi piec chleb. No i ta matka mówi, a to dobra, nie zginiesz, chociaż chleb będziesz umiał piec. I to jest taki gieniu. I ten gieniu poznaje w tej swojej miejscowości taką szaloną, pełną życia dziewczynę, właśnie tą Weronikę, o której dowiedzieliśmy się z poprzedniego opowiadania, że ona pewnego dnia właśnie została niestety przejechana przez samochód na rowerze. I tutaj ten gieniu zaprzyjaźnia się z nią i jest to piękny taki motyw w tym opowiadaniu, przyjaźni takiej, jakby wam to powiedzieć, bezwarunkowej. Czyli totalnej przyjaźni, totalnej akceptacji, gdzie ta dziewczyna zwraca się, zresztą nie wie, że to jest dziewczyna i zwraca się do tego gienia, do tej gieni właśnie, z dziewczyny jak do chłopaka. Ona uważa od samego początku, że jest to mężczyzna, to wygląda, przypomina i taki wielki, wiecie, postawny, posturę ma olbrzymią i podobnie mówi jak mężczyzna, więc ona cały czas jakby w swoim mniemaniu myśli, że zaprzyjaźnia się z mężczyzną i go całkowicie akceptuje. I wreszcie ta nasza gienia, wiecie, w ciele, w duszy właśnie, znaczy w ciele dziewczyny, ale mentalnie i duchowo, duszą, sercem będąca mężczyzną, czuje się bardzo, bardzo szczęśliwy. Czy ten gieniu, można powiedzieć. I on tym gieniem zostaje w tej przyjaźni. Zaprzyjaźnia się z nią, ma wspaniałe takie chwile szczęścia, oni się razem kąpią, wiecie, w jeziorze, gdzieś tam chodzą na spacery, no ona mnóstwo mu daje takiej radości życia, tej pełni życia i niestety pewnego dnia właśnie, kiedy bierze swój rower, bierze swoje piwko, to też później wam w cytacie takim powiem, czemu piwko, i wyjeżdża i niestety nie wraca. I on jest oczywiście właśnie zaniepokojony tym, no gdzieś tam popada w melancholię, depresję, czemu ta jego przyjaciółka, która obiecała, że będą ten
kontakt utrzymywać się nie pojawia. I po wielu, wielu, wielu latach, już jako dorosły mężczyzna, dowiaduje się, że ta Weronika właśnie nie żyje. A tą wiadomość przekazuje mu dziewczynka, która wychowywana była przez ojca właśnie tej Weroniki, który tą Ewę, jak być może po stracie tamtej właśnie córki, zamierzał przyjąć jako swoje dziecko i wychować. To też jest zresztą gdzieś tam historia z innych opowiadań ujęta. No i powiem wam tak, generalnie te 5 opowiadań najmocniej gdzieś dotknęło jakoś tak, wiecie, czuję, że najbardziej się, największą przyjemność odczuwałam, czytując się w te historie, ale być może czytając je w inny dzień, w innych okolicznościach, bardziej by mnie dotknęły inne historie. Bo to jednak, trzeba przyznać, zależy od i nastroju, wiecie, i od danego etapu życia, w jakim się jest. Ja myślę, że pewnie i 10 lat temu inne opowiadanie podobałoby mi się bardziej. Za 10 lat być może inne jeszcze będzie mi się bardziej podobało. Ale na dzień dzisiejszy, tu i teraz, te, jako widzę, zanotowałam sobie, że były takie dla mnie najmocniejsze w przeżyciu. Jeśli chodzi o te pozostałe opowiadania, to wszystkie mi się podobały, poza właśnie tymi 4, które powiedziałam wam na początku. Jedno opowiadanie myślę, że nie do końca zrozumiałam, to znaczy ja je przeczytam chyba jeszcze raz. Wiecie, to jest opowiadanie Sromotniki o kobiecie, która jest chora śmiertelnie, ale, czyli na raka, ale gdzieś tą chorobę zwalczyła, ale wie, że to prawdopodobnie do niej wraca. To jest, jak wiemy wszyscy, choroba z nawrotami, nigdy nie można być pewnym, kiedy nie zaatakuje ponownie. I właśnie ta kobieta decyduje się, słuchajcie, opiekuje się takim domem koleżanki, ponieważ ta koleżanka długo, długo nie wraca, bo zostaje jednak za granicą, no to ona stwierdza, że no zadomawia się bardzo jakby w tym domu, jednoczy się z tym lokalem. I tam jest w okolicy las i ona bardzo często właśnie chodzi do lasu na spacery i poznaje tam, znaczy widzi taką dwójkę chłopców, jednego młodszego, drugiego starszego, z których jeden gubi czapkę. Ona tą czapkę znajduje i później cały czas stara się podczas spacerów ich odnaleźć, żeby jednemu z tych chłopców dać tą czapkę. I ja nie zrozumiałam, powiem wam, takiego motywu. Myślę, ale możecie mi właśnie wyjaśnić, jeśli wy też to opowiadanie czytaliście. Bo ja je zrozumiałam tak, że ci chłopcy są duchami, bo ona raz znajduje taki rozsypany właśnie koszyk, wiecie, tych muchomorów, sromotników i mi się wydaje, że ci chłopcy zatruli się tymi grzybami, jedząc i po prostu zostali w tym lesie już na zawsze jako duchy. Ale nie wiem, powiem wam szczerze, że jeszcze raz chyba przeczytam to opowiadanie, bo ja czegoś tam tego końca nie zrozumiałam i nie do końca właśnie myślę, o co w tym chodziło w opowiadaniu, ale te sromotniki, najbardziej też i tytułowe zresztą, przychodzą mi na myśl, że to prawdopodobnie był ten zamysł, że to były już nieżyjące dzieci i ona po prostu miała taki talent, że ta kobieta widziała duchy. Ale może już, wiecie, za bardzo popłynęłam w tej interpretacji, nie wiem. Przepraszam was, jeśli przepraszam autorkę, jeśli to nie zrozumiałam tego opowiadania, bo no i tak mi się podobało, mimo że ja tego końca właśnie nie do końca zrozumiałam, co miała autorka na myśli. Wszystkie te opowiadania są bardzo, bardzo klimatyczne, bardzo wciągające, a więc jeśli miałabym podsumować zalety, to po pierwsze styl pisania. Styl pisania jak najbardziej mój, to o czym mówiłam na początku, nie dla wszystkich, no mnie dotyka bardzo. Ja czuję, jakby ta pani pisała dla mnie. To jest strasznie egoistyczne, co ja teraz mówię, ja wiem, ale ja mam takie poczucie, jakby rozumiała bardzo dobrze, no widzicie, poza tymi sromotnikami, ale ja rozumiem bardzo dobrze jakby te wszystkie odczucia tych głównych bohaterów. To, co ja myślę i czuję i nie potrafiłabym sama ubrać w słowa, to pani Joanna Bator to tak pięknie ubiera w słowa, że ja tylko myślę, matko, no ja to rozumiem, ja to tak właśnie czuję. Jestem w pełni, słuchajcie, na 200% z tymi głównymi bohaterami. Motyw samotności jako główny taki, moim zdaniem wybijający się z tych opowiadań, i to widać, ponieważ jakby wszystkie te postaci w tych opowiadaniach, im czegoś brakuje w życiu. One nie są pogodzone jakby tu i teraz z tym życiem, wiecie, które mają i we własnej skórze, choćby ten geniu, genia, i w tym życiu, które nie potoczyło się tak, jakby chcieli, tak jak sobie wymarzyli, jak na przykład ta mama tego chorego Karola. Te wszystkie opisy nieszczęśliwych, słuchajcie, związków, małżeństw, biedy,
takiego wykluczenia społecznego, braku akceptacji, no to wybija się na pierwszy rytm w tych opowiadaniach. I dla mnie te wszystkie właśnie nieszczęścia małe i duże, spajające te historie, są niesamowite i je się czyta naprawdę tak, że one dotykają, słuchajcie, dotykają bardzo mocno naszych wewnętrznych pokładów, każdy jakie tam ma w sobie empatii, ale ja myślę, że te opowiadania są niezwykle empatyczne. Jest też jedno takie ciekawe opowiadanie, Hotel Sudety, które sobie zanotowałam jako tylko, żeby wam po prostu taką wzmiankę powiedzieć. To jest w ogóle mieszanka ludzi w tym hotelu, którzy zajmują 7 piętro. To jest mega zniszczony budynek, stary strasznie, nie wiem czy z czasów PRL-u, czy jeszcze wcześniejszych. On jest do totalnej odbudowy, do renowacji, do remontu. I ludzie, tacy outsiderzy moim zdaniem, bardzo oryginalni, którzy częściowo wydaje się, że zwariowali w tym życiu, no w ogóle swojego miejsca nie odnaleźli. Tam jakby taką grupką zamieszkują w tym hotelu, właśnie jako dzicy lokatorzy i każdy z nich ma jakąś tam misję do spełnienia, nie wiem, że jedna jest kucharką kobieta, jeden pan wykańcza pomieszczenia, właśnie ten Pitek, słuchajcie, Peter z tego opowiadania, ten brat Sylwii. No oni generalnie się tam wszyscy, taka mieszanka jest, wiecie, i kobiet, i mężczyzn, i w różnym wieku, i z różnymi przypadłościami, i z różnymi problemami życiowymi. Oni wszyscy tam trafiają, jakby już to było takie ich, wiecie, docelowe miejsce i wreszcie ostateczna przystań, gdzie w tej dziwności, bo oni są wszyscy mega dziwni, oryginalni, mogą się poczuć wreszcie jak w swojej własnej rodzinie. I to opowiadanie troszeczkę tak wywoływało uśmiech na mojej twarzy, jak teraz widzicie, też się śmieje. Bo dla mnie ono było troszeczkę takie aż groteskowe i zabawne, że oni wszyscy ci ludzie byli naprawdę tak dziwni, nie zobaczycie, ale taka mieszanka, no nie sposób ich nie polubić. I tam później odnośnie dalszych ich losów też jest jedno z opowiadań późniejszych. Natomiast wszędzie też w tych opowiadaniach tkwi motyw zwierząt i motyw przyrody. I to już kończę jako zaleta kolejna tych opowiadań, bo widzę, że strasznie długo już mówię. Motyw zwierząt. Tu nawet na okładce, słuchajcie, mamy, bo tu jest ta niedźwiedzica, która uciekła z zoo. Tu jest pies Bułka, bardzo mocno przywiązany do człowieka, suka taka. Są koty tutaj wymalowane, są nietoperze, są kozy. Te wszystkie zwierzęta rzeczywiście w tych opowiadaniach się przewijają. Mało tego, słuchajcie, jest tutaj żółw, który mówi po angielsku i jest w ogóle z Ukrainy. Jest porzucony przez swoją rodzinę i przez wojnę i przez te perypetie, wiecie, tych przeprowadzek i zajmuje się nim, zaopiekuje się właśnie taka młoda dziewczyna, która znajduje wspólny język i z tym żółwiem czuje się, jakby miała po prostu swoją malutką rodzinę. Także to też niesamowita przyjaźń, słuchajcie, w tej książce jest. I motyw przyrody, no bo te wszystkie, wiecie, ta wyspa grecka, ten las, tutaj wszędzie się gdzieś tam przewijający, bardzo często w tych motywach, czy glinianki, jakiś staw, gdzie osoba szuka też szczęścia, chce zamieszkać w takiej, wiecie, jedności z naturą. No powiem wam szczerze, że mi ten, nie wiem czy autorka miała na celu, że ona właśnie też te zwierzęta miały tutaj spajać te historie, ale jest właśnie kobieta opiekująca się nietoperzami. Są takie rzeczy, słuchajcie, na które byście jakby w codziennym życiu nie wpadli, ale tutaj też pokazane jest, że te zwierzęta bardzo często jakby dają właśnie tym ludziom, dają bohaterom poczucie wreszcie spełnienia, ten motyw właśnie opiekowania się tymi zwierzętami, że daje jakieś poczucie sensu życia, misji, właśnie przyjaźni. I ci, którzy nie ułożyli sobie życia z ludźmi, nie potrafią się gdzieś tam w społeczeństwie odnaleźć, tak z tymi tutaj zwierzętami potrafią tworzyć kompletną całość i mimo wszystko z tego poczucia nieszczęścia wydobyć jakieś takie małe iskierki radości. I to jest w tej książce też piękne, w tych opowiadaniach. No i teraz jeszcze kolejny punkt, jaki sobie właśnie zapisałam. Muszę to skrócić. Są, słuchajcie, postaci, które bardzo są ze sobą zazębione. Teoretycznie każde opowiadanie jest o kimś innym, ale jak przeczytacie je wszystkie, to zobaczycie, że są tutaj różne takie pajęczynowe spięcia, mianowicie raz jest o siostrze, raz jest o bracie, raz jest o niani, raz jest o kobiecie, która tą nianię przyjmuje, raz jest o jednej siostrze, raz jest o drugiej siostrze. Naprawdę te wszystkie postaci gdzieś są ze sobą powiązane. Ja myślę, że jakby narysować sobie taką mapkę gdzieś, kto jest kim i kto... Niektórzy się z pracy znają, inni właśnie rondują w tym hotelu Sudety po jakichś dziwnych perypetiach. Jeszcze inni są właśnie przez takie przypadki, wypadki powiązane ze sobą i to po latach wychodzi.
naprawdę ta książka, nawet pojawia się, słuchajcie, mała taka perełka, co ja uwielbiam właśnie w tych książkach, jak wiecie, pojawia się tutaj, słuchajcie, na cmentarzu grób Barbary Serce. A Barbara Serce w ogóle nie jest bohaterką tych opowiadań, tylko jest bohaterką zupełnie innej książki tej pani, ale ktoś, kto Joannę Bator kocha, czyta i zna praktycznie wszystkie jej powieści, no to też, wiecie, jak zobaczył, że tutaj jest ten grób Barbary Serce, to też się serce otwiera w tym momencie. To jest takie, znowu jak ja to mówię, takie, wiecie, mrugnięcie okiem do czytelnika, że ktoś, kto jest jej stałym czytelnikiem, też w tym momencie się po prostu uśmiechnie i powie, no nie, jeszcze ta Basia Serce się tu znalazła. I powiem wam już na samym końcu, że parę takich cytatów sobie napisałam. Ja, jak wiecie, nie zbieram już cytatów, ale tylko na potrzeby tego vloga. Chciałam je tu wam powiedzieć, żebyście mniej więcej poznali ten styl pisania tej autorki. I tak na przykład z opowiadania Sromotniki bardzo mnie dotknęło zdanie. Po prostu trwałam, a do dźwięków lasu dołączał mój chory oddech. Wiecie, to może tak nagle jako pojedyncze wyrwane zdanie z kontekstu niewiele wam powie, ale to jest właśnie takie też moim zdaniem no, mocne łączenie słów, które w całym odczuciu i w całej tej, jak czytacie historii, bywa, że trzeba po prostu się zatrzymać, tą książkę zamknąć i powiedzieć, kurczę, jakie to było mocne, nie? Jakie to było głębokie. Z Hotelu Sudety na przykład. Mamy być sobą i nie marudzić. I to jest ponoć cytat wzięty z książki też Paulo Coelho. Nie wiem, chociaż czytałam te książki, ale nie pamiętam, być może jest. Z opowiadania Widzę Ciebie. Jak jest piwko i jest rower, to zawsze dokądś dojadę. I to jest właśnie, to są słowa tej Weroniki, która później, jak wiecie, zaginęła. I z jeszcze jednego opowiadania, którego niestety nie pamiętam, bo nie napisałam sobie z jakiego tytułu. I to był pierwszy cytat, który ja sobie tu spisałam. Na wsi mówiło się, że się wyżyła. Umarła z powodu wyżycia się i może trochę z żalu. Naprawdę, te historie, słuchajcie, są przesiąknięte życiem. Życiem troszeczkę magicznym, troszeczkę codziennym. To jest mieszanka, totalna mieszanka, która powoduje, że my, żyjąc na co dzień, możemy się troszeczkę oderwać od tych naszych smutków, szarości, depresji, wiecie, nieszczęścia, poczucia gdzieś tam niespełnionych, niezrealizowanych marzeń. Jak najbardziej polecam, bardzo mocno uważam, że Joanna Bator pisze zarówno dobre, wspaniałe powieści, jak i opowiadania. Także te opowiadania, nie będziecie zawiedzeni, te opowiadania się spodobają wszystkim tym, którzy cenią sobie tą autorkę za jej styl pisania. Serdecznie polecam, przepraszam was, że dzisiaj tak długo, no ale ja po prostu o książkach, które kocham, automatycznie chcę mówić i dalej je w świat prowadzić, więc zapraszam was do przeczytania i tej książki.